Cześć, z tej strony Grzesiek i kolejna część z serii zawartości produktów Dragon Ball Super Card Game. Dzisiaj na tapecie mamy event packi, które można było zdobyć za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju w Krakowie. Oprócz tego zobaczymy też inne nagrody, które były tylko i wyłącznie dostępne podczas tego turnieju. Mam nadzieję, że Wam odcinek się spodoba. Zrobimy tu porządek i zaczniemy od nagród, które były przeznaczone tylko pod event krakowski. Pierwszą rzeczą, która była ekskluzywna, to puchar. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca BCC Championship Kraków 2018. Moim zdaniem, ze względu na liczbę osób, która przyjechała z różnych części Polski, można uznać, że były to ogólnopolskie zawody w sumie najwyższej rangi. Ale to jest moje zdanie, oczywiście nie muszę się z tym zgadzać. To jest pierwsza rzecz. Dostaliśmy również uczestnicy. Dostali po dwie wersje liderów ekskluzywnych, które były tylko wydawane przy okazji premiery odświeżonej wersji Dragon Balla. Oraz dwie karty promo. To było również zawarte w pakach dla osób startujących, te 6 kart. Natomiast puchar i reszta rzeczy, które tu widzicie, to jest ekskluzywne nagrody za zajęcie pierwszego miejsca. Tutaj mamy, pozwolę sobie odpakować, myślę, że Filip, który udostępnił mi to, nie będzie zły. Tutaj mamy case na kartę lidera, weźmiemy sobie tu na przykładzie kartę lidera Gogety. Jak to wygląda po wsadzeniu? O. Jak to tutaj w ten sposób się będzie. O, tutaj widzimy, że jest złota obramówka, która idealnie wpasowuje się w kartę lidera. Jak to się prezentuje? Dodatkową zawartością były tutaj shieldy na karty. Tutaj też karta na lidera oraz shieldy na karty. I na przykładzie tej karty promo, którą dostaliśmy w ten sposób. Front karty i odwrót. Oryginalne, które można było wygrać tutaj na tych zawodach za zajęcie pierwszego miejsca. I dodatkowo też taka karta na kartę lidera. Wprowadzenie tej karty powinno zostać zachowane, o właśnie, miejsce na numer karty oraz jej wersję. W taki sposób się to prezentuje. Dobrze. Kolejną rzeczą, którą można było wygrać za zajęcie pierwszego miejsca, która była ekskluzywna dla tych zawodów, to koszulka Dragon Ball Super Card Game. Myślę, że też bardzo fajna pamiątka z takich zawodów. Myślę, że nie jeden fan po prostu za posiadanie chociażby tylko takiej koszulki by się ucieszył, a tutaj można było ją za darmo wygrać podczas tych zawodów. Dobra, zrobimy mały porządek i przejdziemy do tego, co nas interesuje najbardziej, czyli zawartości event packów. Łącznie jest ich ponad 40, także będzie co otwierać. No więc zaczynamy. Na pierwsze na tapecie mamy Championship Pack, Championship 2018. Mamy ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Championship Packów, które można było dostać za zajęcie pierwszego miejsca. No i jedziemy z otwarciem pierwszej karty. Tutaj zaczniemy sobie w taki sposób, żeby nie uszkodzić karty najlepiej. I pierwsza karta to Majin Vegeta. I jedziemy dalej. Albo zrobimy nawet inaczej. Nawet
Dodamy je wszystkie na odwrocie i po kolei będziemy odwracać i zobaczymy zawartość. Dobra, pierwsze cztery i uwaga, Son Goku, wersja Championship, Trunks, kolejny Trunks i kolejny Son Goku. I kolejne boosterki. Kolejna czwórka. Bardock. Vegito. Kolejny Bardock. I kolejny Vegeta. Kolejne event packi. Tutaj na dzisiejszym odcinku powinienem każdą kartę pokazywać właśnie, że ta jest wartościowa i ta jest wartościowa i ta też. Bo obiecałem jednemu z widzów, że za każdym razem każdą kartę jakąkolwiek będę widział, to tak będę prezentował, ale myślę, że to niekonieczne akurat dzisiaj. I uwaga! Kolejny. Vegito. Trunks. Vegeta. Son Goku. I Vegeta. Super. Szybki porządek i jedziemy z kolejnym event packiem. Dobra. I kolejne event packi. Zrobimy sobie po 4. Tych jest 8. Było 8 za zajęcie pierwszego miejsca. I teraz. O. Pierwsza karta. Tamtą kartą. Maskę Saiyanin. I Broly. Tutaj. Karty. I widać grafikę właśnie z Dragon Ball. Z tyłu, na odwrocie. I jedziemy z kolejną czwórką kart. I pierwsza karta. Mam powtórkę. Kolejna karta. O. Son Goku i Super Saiyan Son Goku. Także tak się prezentują karty. Bardzo fajnie. Porządek i jedziemy z kolejnym pakiem. Następne event paki. Tych natomiast jest 6, więc sobie zrobimy 3-3. I zobaczymy, co tutaj znajduje się w środku. I pierwsza karta. O, no proszę, w wersji folii i non-folii. Gohan w wersji, no to jest właśnie folii z takim nadrukiem, który czuć pod palcami, tak samo
ta karta również. I trzy. Kolejne. I najpierw mamy kocham w wersji Unfolly i tak, o, czyli dwa kochane w wersji Folly 1, nie, a tutaj odwrotnie, jedna karta w wersji Folly i dwie w wersji Non-Folly, no proszę. I jedziemy z kolejnym zestawem. Kolejne event paki, tych natomiast również jest 8. Tutaj warto zauważyć, że na event pakach można na odwrocie zobaczyć co, jaka jest szansa i jakie są karty, które jesteśmy w stanie wylosować. I jedziemy z zawartością. Tutaj wydaje mi się, że te event paki, jak i to ostatnie, mogą być, mogą zawierać jedne z najcenniejszej zawartości. Ale no to wiadomo, że jest losowe. Zobaczymy, jak to się będzie miało po odpakowaniu wszystkich, jakie karty uda się znaleźć. Tym razem sobie odpakujemy od razu wszystkie. I ostatnia. I zaczniemy od końca. Póki co tę kartę po wersji dzwoni. I tak naprawdę tylko jedna karta się powtórzyła. No jeszcze. Pokażę wszystkie. I jedziemy z ostatnią serią. Kolejna ósemka event packów. Tutaj mam nadzieję, że najbardziej wartościowa. Tutaj na odwrocie można zobaczyć, że jesteśmy w stanie znaleźć 8 typów kart promo i 8 alternatywnych wersji folii. Już tutaj jest bez listy kart, które można było znaleźć, nie tak jak w poprzednim event packu. Najpierw zobaczymy cztery pierwsze. O, przeczyta z tym wypukłym nadrukiem w wersji folii. O, dwugwiazdkowa kula. Smocza kula dwugwiazdkowa. Wersja non-folii. I o, wersja non-folii dwugwiazdkowej kuli. I cztery. Ostatnie. Tak, już teraz zawartość jakby kontentu jest naprawdę imponująca. Oczywiście część tych kart jest bezwartościowa, albo mało wartościowa, ale niektóre tutaj naprawdę karty, które coś są warte. Chociażby jak Masked Saiyanin, czy Bartok, Songo, czy Gohan. Dobra, ostatnie cztery karty. Frieza.
Kolejna wersja folii dwugwiazdowej kuli. Non-folii Vegeta. I ostatnia karta Yamcha wersji non-folii. Także podsumowując, w event packach mamy taką zawartość kart. Oczywiście karty to są, wszystkie karty są losowo wybrane. Naprawdę jest spora ich ilość. Jeżeli Ci się podobało, to zapraszam do subskrypcji, zostawienia komentarza i łapki w górę. Od razu powiem, że przy kolejnym odcinku będę prezentował wspólnie z Filipem jego deck, który pozwolił mu zająć pierwsze miejsce na tych ogólnopolskich, krakowskich zawodach. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!